Witam Państwa bardzo serdecznie na forum, drugim już właściwie, na forum nowej gospodarki, imprezy, jeśli tak to można określić, która zaczyna się wpisywać w kalendarium dwóch województw, województwa małopolskiego i województwa śląskiego. Ja nazywam się Adam Sojka, jestem dziennikarzem telewizji Katowice i będę miał przyjemność i zaszczyt prowadzić tegoroczne właściwie forum. I nie ukrywam, że też sam z dużym zainteresowaniem będę się przysłuchiwał debatom, choćby z tego względu, że tutaj może taka moja osobista dygresja w takiej obiegowej opinii więcej dzieli niż łączy oba województwa, które tworzą makroregion południowej Polski. Wskazywane są między innymi historia, gospodarka, nawet mentalność mieszkańców obu regionów. Tymczasem okazuje się, że można coś wspólnego zrobić, tym bardziej, że biorąc pod uwagę, iż strategia w tej chwili stworzona w Brukseli nowego społeczeństwa gospodarczego, no w pewnym sensie daje szansę, chociaż czasami, nie ukrywam, też niepokoi. To tu szczególnie na Śląsku jest odczuwalne. Mam na myśli wszystko to, co związane jest z pakietem energetyczno-klimatycznym. Trzeba, mówiąc krótko, stawić temu czoło. I okazuje się, że w obu województwach jest bardzo dużo pomysłów na to, co można ciekawego zrobić, czy to właśnie w tej dziedzinie energetycznej, czy też innowacyjności, czy też podejścia do nowej formuły gospodarki dla małych, średnich przedsiębiorstw, które, co tu dużo mówić, przynajmniej tu w Polsce, są tym klucz, na którym opiera się całe nasze PKB. W związku z tym raz jeszcze witam wszystkich bardzo serdecznie na tym forum i oddaję głos panu marszałkowi, który jest gospodarzem tego spotkania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło wszystkich Państwa przywitać tutaj na tej sali. Pozwolicie Państwo, że tego przywitania dokonam nie tylko w imieniu swoim, ale również w imieniu współorganizatora dzisiejszego spotkania, pana marszałka województwa małopolskiego, pana Marka Sowy. Pan marszałek dotrze do nas za parę godzin. No, niezwykle ważne głosowania dzisiaj na sejmiku województwa małopolskiego zmusiły go do tego, aby dołączyć do nas już podczas części roboczych, ale prosił przekazać jak najserdeczniejsze życzenia i przywitania. Pozwolicie Państwo, że ja chciałbym szczególnie serdecznie przywitać dwoje ministrów, którzy z nami są. Panią minister rozwoju regionalnego, panią Elżbietę Bieńkowską oraz pana Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości. Serdecznie witam. Jest nam niezwykle miło, że jest między nami jak zwykle aktywny w zakresie tworzenia głównych kierunków strategicznych rozwoju regionów poseł do Parlamentu Europejskiego, mój wielki poprzednik, pan Jan Olbrycht. Serdecznie witamy, panie doktorze. Tak. Szanowni Państwo, my tu mamy pewne problemy ze wstawaniem, także proszę wybaczyć. Chciałbym serdecznie przywitać parlamentarzystów. Chciałbym serdecznie przywitać pana posła Jerzego Borkowskiego, pana posła Sławomira Kowalskiego, pana posła Marka Wójcika, pana posła Borysa Budkę oraz przedstawicieli biur poselskich pani Ewy Kołodziej oraz pana posła Grzegorza Matusiaka. Serdecznie witam. Jest mi niezwykle miło, że podczas dzisiejszego spotkania mamy bardzo liczną delegację gości reprezentujących samorząd terytorialny. Pozwolicie Państwo, bo gdybym wymieniasz miał ich wszystkich, to nie zaczęlibyśmy części roboczej. W związku z tym pozwolicie Państwo, że witam Was serdecznie, Was wszystkich, a jako liderów potraktuję panów prezydentów. Pan prezydent Piotr Uszok, pan prezydent Jacek Krywult jest tutaj w tyle sali i przewodniczący sejmiku, najbliższy mi sercu, pan Andrzej Gościniak. Witam serdecznie. Jest mi również bardzo miło, że gościmy przedstawicieli placówek dyplomatycznych oraz przedstawicieli świata biznesu, świata
Nauki. Natomiast pozwolicie Państwo, że szczególnie serdecznie chciałbym powitać dwóch przedstawicieli świata nauki, gospodarza i najbliższego sąsiada tejże uczelni, panów rektorów, panów profesorów Wiesława Banysia, Uniwersytet Śląski, oraz pana rektora Jana Pykę, Uniwersytet Ekonomiczny. Szanowni Państwo, zanim oddam głos następcom, pozwolicie Państwo, że chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy bierzecie udział nie tylko w dzisiejszym spotkaniu, ale również we wszystkich innych spotkaniach, które od połowy ubiegłego roku odbywają się w związku z budowaniem wspólnej strategii województw śląskiego oraz małopolskiego. Mamy już za sobą ogrom pracy, wiele ciekawych pomysłów, które będą skutkowały nie tylko w kontekście nowego okresu programowania Unii Europejskiej i wydatkowania środków. Ta nasza praca z pewnością nie idzie na marne, bo same pomysły wskazują na to, że uda nam się razem zrobić coś naprawdę dużego i wielkiego i potrzebne zarówno dla mieszkańców województwa małopolskiego i śląskiego, ale zainteresowanie społeczne i medialne, które jest wokół budowania strategii, jak również naszych spotkań, jak na przykład dzisiejszego Forum Nowej Gospodarki, wskazuje na to, że podjąwszy tę inicjatywę, trafiliśmy w przysłowiową dziesiątkę. I wszystkim tym, którzy wspomagacie nas, marszałków w tym dziele, i wszystkim Wam chciałbym serdecznie podziękować. Natomiast dwudniowe Forum Nowej Gospodarki będzie poświęcone pewnemu określonemu wycinkowi, jakże ważnemu dla rozwoju naszego regionu, dla rozwoju naszego kraju, związanego z szeroko pojętymi innowacjami. To zarówno w zakresie energetyki, jak i medycyny i nie tylko. Temu poświęcone w głównej mierze jest nasze dwudniowe spotkanie. Też z oczywistych powodów tematyka została wybrana w ten, a nie inny sposób z uwagi na zbliżający się okres programowania Unii Europejskiej. Unia Europejska w nowym okresie programowania większy nacisk położy właśnie na te dziedziny. Musimy się dobrze do tego przygotować, aby dobrze wydatkować środki unijne. Ale innowacje, rozwój tak medycyny, jak czy też energetyki, on na pewno nie odbywa się tylko przy udziale środków unijnych. I to chciałem uspokoić panią minister tutaj, że tą współpracę będziemy nawiązywali na znacznie szerszych płaszczyznach, bo czujemy, jak istotne są te tematy dla rozwoju gospodarek naszych regionów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę owocnych obrad. My spotkamy się podczas panelów i na pewno podczas zakończenia. Wiem, że Państwo planują już dosyć szybko pierwszą sesję roboczą, więc tym bardziej jest mi miło oddać głos następnym mówcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku. Prosiłbym teraz o zabranie głosu pana Tomasza Szansera, dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który reprezentuje w tej chwili nieobecnego, na chwilę jeszcze nieobecnego. Na chwilę. Marszałka Województwa Małopolskiego. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, pani minister, panie ministrze, panie marszałku, szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy drugiego Forum Nowej Gospodarki. Pragnę serdecznie powitać wszystkich uczestników drugiego Forum Nowej Gospodarki, które jest kolejnym wspólnym krokiem Małopolski i Śląska na drodze ku nowoczesnej gospodarce, gospodarce opartej na wiedzy. To spotkanie jest kontynuacją debaty na temat przyszłości technologicznej obu regionów, które rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku podczas pierwszego Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w Krakowie. Małopolska i Śląsk, tworzące makroregion Polski Południowej, dysponują ogromnym potencjałem technologicznym, naukowym i społecznym. Naszym atutem i szansą na wzmocnienie konkurencyjności w skali kraju i całej Europy, ale także poważną kartą przetargową wyścigu po unijne fundusze, są m.in. energetyka, technologie informacyjne i life science. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 polityka Unii Europejskiej jako jeden z priorytetów wskazuje rozwój inteligentny, oparty na wiedzy i innowacjach. W tym modelu regiony mają do odegrania niezmierną ważną rolę jako partnerzy dla kluczowych aktorów systemu innowacji, sektora nauki i biznesu. Przygotowując się do zakrojonych na szerszą skalę wspólnych działań, Śląsk i Małopolska już teraz w praktyce i z sukcesem realizują międzyregionalne projekty. Jednym z nich jest węzeł innowacji i wiedzy, zrównoważona energia.
w działania którego zaangażowane są zarówno małopolskie, jak i śląskie uczelnie i instytucje z sektora biznesu. Dzięki tej współpracy mamy szansę rozwijać nowoczesne technologie związane z energetyką, energią odnawialną, zwiększeniem efektywności energetycznej. Mam nadzieję, że drugie forum nowej gospodarki pozwoli poszerzyć obszary współpracy i stając się interesującym i inspirującym miejscem dyskusji na temat wyzwań gospodarczych i rozwojowych stojących przed oboma naszymi regionami, zaowocuje też praktycznymi rozwiązaniami. Wszystkim uczestnikom kongresu życzę satysfakcji płynącej z uczestnictwa w wydarzeniu, mogącym mieć wpływ na rozwój Małopolski i Śląska w perspektywie do roku 2020. Jednocześnie już dziś pragnę serdecznie zaprosić do udziału w trzecim Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2012 roku. Będzie mi niezmiernie miło gościć wszystkich Państwa w Krakowie, stolicy Małopolski. Z wrazami szacunku, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo bym poprosił o zabranie głosu panią minister Elżbietę Bieńkowską, jeżeli pani minister się bardzo spieszy na samolot, leci do Brukseli. W tym momencie no, nie byłbym sobą dziennikarzem, gdybym nie zapytał, a na co możemy liczyć? Proszę bardzo. Na nic. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyjaciele, koledzy, bo tam zdaje się 3/4 sali. Przepraszam, że się tak wcinam pomiędzy przemówienia, ale rzeczywiście troszkę mi się czas samolotu przyspieszył i po prostu tamten zlikwidowano i muszę, a mam dzisiaj spotkania z dwoma komisarzami odpowiedzialnymi za politykę regionalną i za transport. Dla Śląska i Małopolski to są też tematy bardzo ważne, a tych tematów jest multum i dlatego postaram się sobie, pozwoliłam sobie gestami pokazać, że się muszę wciąć teraz, więc wiele nie powiem, ale kilka słów. Przede wszystkim wszystkie nasze spotkania w najbliższych 2 latach będą, co chwilę się komuś kłaniam, ale przepraszam, a ja już mam taki zwyczaj niedyplomatyczny. Wszystkie nasze spotkania będą jednak naznaczone przyszłą perspektywą unijną. Chociaż ja bardzo podkreślam, że to, co powinniśmy w tej chwili wszyscy wiedzieć i ja wiem, że Państwo na sali to wiecie, to to, że macie w ciągu, czy mamy wszyscy w ciągu ostatnich 4 lat przygotowany przez rząd pakiet dokumentów strategicznych, który umożliwia nam takie spojrzenie na nowe pieniądze unijne, które z jednej strony jest absolutnie równoległe z tym, co Komisja Europejska mówi, ponieważ nasza dyskusja na temat polityki spójności w przyszłości, która się rozpoczęła w grudniu 2007 roku, ale też nasza dyskusja nad naszymi dokumentami strategicznymi jest dyskusją, która jest w tej chwili umocowana w znacznie szerszym kontekście niż tylko pieniądze unijne. To nie jest zarzut do poprzedników, natomiast wszystkie poprzednie rządy jednak programowały patrząc wyłącznie na pieniądze unijne. My mamy w tej chwili pakiet 12 dokumentów strategicznych, właściwie finalizujemy przyjmowanie ich przez rząd. Mamy przyjętą koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, jak Państwo być może wiedzą. 4 razy wchodziła na rząd dokument LIDER, jeśli chodzi o podchodzenie. Mamy przyjętą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. Mamy po wszystkich komitetach, czyli dosłownie stoją już w przedsionku obrad rządu, te strategie sektorowe czy przekrojowe w poszczególnych tematach. Ten pakiet będzie w ciągu 2 tygodni sfinalizowany i to jest baza do tego, żeby z drugiej strony, mając w ręku propozycje Komisji Europejskiej, rozmawiać o tym, co będziemy robić przez następnych 7 lat, czy 8-7, do roku 2020. To będzie, mam nadzieję, mówię to przekornie, ale zawsze to mówię, to będzie, mam nadzieję, ostatni taki hojny budżet dla Polski. Dlatego takie spotkania jak dzisiejsze są absolutnie pierwszorzędne, priorytetowe i powinniśmy je prowadzić, nawet jeżeli w ich wyniku już dzisiaj nie zidentyfikujemy żadnych pojedynczych projektów, ale na pewno musimy rozmawiać o tym, jak chcemy te 2 województwa, potężne regiony w skali Unii Europejskiej, potężne i ludnościowo, i potencjałem, jak chcemy te 2 województwa ukierunkować na najbliższe lata, tak żeby po roku 2020, kiedy tych pieniędzy już nie będzie tyle i mam nadzieję, wszyscy powinniśmy mieć nadzieję, żeby ich tyle nie było, jak te pieniądze dalej powinny działać jeszcze przez następne lata. Mamy
niestety taką w tej chwili sytuację, ale może szczęśliwą, że w ciągu najbliższych 2 lat będziemy robić wiele rzeczy równolegle. Równolegle rozmawiamy z Państwem jeszcze o pomysłach, czyli jak znaleźć w tych 2 województwach, bo taki jest, rozumiem, najszerszy cel tego dzisiejszego spotkania, jak znaleźć w tych 2 województwach takie ścieżki, które są konkurencyjne, jeśli chodzi o Europę, a być może nawet skalę globalną, wspólnie. Mówiłam na konferencji prasowej, że to wcale nie jest tak, jak się czasami stereotypowo myśli, że nauka w Krakowie, a na Śląsku technika. Czasami to idzie zupełnie w drugą stronę, ale jest tu wiele potencjałów, które się uzupełniają i które na szczęście znalazły swój wyraz i swoją konkluzję w tych wspólnych pracach. Z drugiej strony pracujemy wszyscy i Państwo jako samorządy, głównie regiony, ale samorządy również, z Komisją Europejską nad rozmowami, nad regulacjami dotyczącymi przyszłej polityki spójności, no a rząd nad wieloletnimi ramami finansowymi. To są wszystko rzeczy, które się dzieją równolegle. Do tego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które też jutro, zdaje się, pojutrze na Radzie Ministrów będzie taki dokument, który pokazuje, jaka będzie konstrukcja prac. Prowadzi prace związane z tym, jakie programy operacyjne, ile programów operacyjnych, ile pieniędzy dla województw, te rzeczy będą się działy równolegle. Całkiem niedawno nawet ktoś powiedział, że no, dopóki nie skończymy jednego etapu, nie możemy przechodzić do następnego. Jeżeli będziemy tak myśleć, to znajdziemy się w roku 2017. Jeżeli w ogóle myślimy o rozpoczynaniu w połowie lub w drugiej połowie roku, no w drugiej połowie roku 2014, to musimy robić te rzeczy w tej chwili równolegle. Samorządy muszą zaczynać pracować nad programami operacyjnymi, mając informacje z rządu na temat tego, jakie te programy będą. Natomiast najważniejsze jest, wrócę do początku, że macie Państwo, czy mamy wszyscy, bazę w postaci dokumentów strategicznych. Mamy wiedzę o tym, co jest najważniejszą rzeczą w Europie, czyli strategię Europa 2020, ale też Horyzont 2020, czyli program dotyczący badań i rozwoju i różne inne dokumenty sektorowe Unii Europejskiej. Wiemy to, o czym będę dzisiaj rozmawiać, czy kłócić się, czy negocjować, czy jak to nazwać, że jest pomysł na powstanie, skonstruowanie nowego wielkiego instrumentu infrastrukturalnego, czyli tego Connecting Europe Facility. Takiego instrumentu, który jeśli chodzi o Śląsk i Małopolskę, jeśli chodzi o transport szczególnie, no ma tutaj mały wyraz, powiedziałabym, finansowy. On prawie ten instrument, a nawet w ogóle nas nie dotyczy, jak Państwo wiedzą. Tam jest energetyka, IT i transport, natomiast transport to są głównie szlaki na wschód i północny wschód kolejowe. Tam właściwie Śląska nie będzie, więc to są też bardzo ważne dla nas kwestie. Dziękuję bardzo przepraszam za takie krótkie zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Natomiast chciałam zachęcić do jak największej ilości rozmów teraz. My skonstruowaliśmy w Ministerstwie Rozwoju Krajowe Forum Terytorialne, gdzie na nieformalnym trochę poziomie rozmawiamy na bazie jakby zagospodarowania przestrzennego. Zresztą nawiasem biorąc, Państwo wiedzą też, że też przejmujemy pokojowo, a nie wrogo politykę miejską i zagospodarowanie przestrzenne z Ministerstwa Transportu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Więc to są wszystko tematy, które się dzieją. I tego typu rozmowy muszą w tej chwili buzować przez następne 2 lata. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy sprawnie i zgodnie z tym, co Komisja pokazuje w tej chwili, wykorzystali tę ostatnią pewnie wielką szansę dla Polski, nie konstruując wielkich, dalekosiężnych, i ja wcale nie przesadzam, projektów, które będą funkcjonować przez następne 10-lecia w naszych województwach. Na małe, lokalne projekty, i to niestety samorządowcy teraz muszą się już do tego na 99% przygotować, pieniędzy będzie bardzo mało. Państwo się muszą włączać w projekty, nawet jeżeli one są niewielkie finansowo, to w takie, które swoim zasięgiem i swoją myślą i swoją ideą przekraczają obszar państwa, gminy czy miasta. Przepraszam, tyle na teraz z głowy i muszę lecieć, ponieważ mam samolot za godzinę. Dziękuję bardzo i życzę naprawdę owocnych obrad. Przepraszam, że nie mogłam być z Państwem dłużej, ale niestety tak się zdarzyło. Dziękuję. Dziękuję Pani Minister. Dziękuję bardzo. Spokojnej podróży życzymy i owocnych rozmów w Brukseli. Domyślam się, że wszyscy trzymamy kciuki za te rozmowy. Pani minister oczywiście reprezentowała rząd, ale z drugiej strony także reprezentowała województwo śląskie. Ale żeby było porówno i sprawiedliwie, poproszę ministra sprawiedliwości o zabranie głosu, który reprezentuje tylko rząd, ale także królewskie miasto Kraków. Pan minister Jarosław Gowin.
A przy okazji jeszcze taka dygresja, panie ministrze. Wczorajsza informacja, bo domyślam się, że na pewno będzie wykład dotyczący deregulacji. Wczorajsza informacja, że ojcowie miasta królewskiego w momencie, kiedy pan znosi egzaminy, chcą nałożyć egzaminy na artystów ulicznych, no to tak jakby tak wbicie chyba noża w plecy pana pomysłu, panie ministrze. Moim zdaniem to jest wbicie noża nie w moje plecy, tylko w zdrowy rozsądek. I to jest dowód na to, że deregulacja jest jak najbardziej potrzebna. Ja już się zastanawiam nad tym, jak zderegulować polityków, bo ta wczorajsza informacja, którą też akurat prześledziłem, z narastającym zdumieniem w jednym z programów informacyjnych, to jest dowód na to, że polska klasa polityczna rzeczywiście wymaga głębokiego przewietrzenia. Ale dzisiaj będę się starał mówić nie o polityce, będę mówił o gospodarce, o perspektywach rozwoju, zwłaszcza gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach. Jak się mówi o perspektywach na przyszłość, to dobrze jest zacząć od stanu obecnego. Jaki mamy stan faktyczny? Prosty fakt, proste dwie liczby. Skumulowany wzrost gospodarczy Polski w latach 2007-2011 to 16%. Drugie w kolejności państwo Unii Europejskiej w tym samym czasie, czyli Słowacja, odnotowało wzrost niespełna 8%. Te proste liczby pokazują, że polska gospodarka rośnie w zestawieniu ze średnią europejską w tempie, no nawet zaryzykuję słowo, imponującym, ale nie łudźmy się. Coraz bliżej naszych głów jest szklany sufit, który spowolni, a w wariancie pesymistycznym może wręcz zablokować dalszy rozwój gospodarki. Powiedziałem szklany sufit, ale właściwie należałoby użyć lepszej metafory. Tą lepszą metaforą jest tutaj pajęczyna. Nad naszą głową tkwi pajęczyna utkana z regulacji, schematów, strukturalnej odporności na innowacje. Pierwszym frontem walki o przyszłość polskiego, a więc zatem i śląskiego oraz małopolskiego wzrostu gospodarczego jest deregulacja. W Ministerstwie Sprawiedliwości koordynujemy tę część działań deregulacyjnych, która dotyczy otwierania dostępu do zawodów i o tym w wielkim skrócie powiem w pierwszej części mojego wystąpienia. W części drugiej spróbuję zdefiniować, czym jest lub raczej czym może być nowa gospodarka i spróbuję wykazać, że warunkiem jej urzeczywistnienia jest również deregulacja. Innego typu, ale podobnego ducha. Proszę Państwa, do rozwoju gospodarczego Polski przyczynia się to, o czym wspominała przed chwilą pani minister Bieńkowska, czyli środki unijne i zagraniczne inwestycje. Ale decydujące znaczenie dla polskiej gospodarki ma co innego. Decydujące znaczenie ma kondycja polskiej przedsiębiorczości. Dlatego pierwszy i podstawowy cel każdej rzetelnie rozumianej polityki to jest tworzenie warunków do rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aby te warunki poprawiać, działania administracji rządowej i samorządowej muszą być podporządkowane paru prostym zasadom. Swoboda gospodarcza, prywatna własność, sprawiedliwa konkurencja, proste prawo, niskie podatki, ograniczenie wydatków publicznych, ograniczenie długu publicznego i na końcu, owszem, interwencja państwa, ale interwencja ograniczona do niezbędnego minimum. Ogromny wysiłek włożony przez Polaków w odbudowę wolnej ojczyzny przyniósł w wielu dziedzinach rezultaty imponujące, ale na drodze do pełniejszej realizacji uzasadnionych aspiracji Polaków piętrzy się wiele barier, co ilustruje niska pozycja Polski, choćby w rankingach Banku Światowego. Tu macie Państwo ten pierwszy slajd, który pokazuje, że wyprzedzają nas nie tylko kraje, które od dawna przodują, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, typu Singapur, Hongkong, Stany Zjednoczone. Wyprzedzają nas i to bardzo. Nasi sąsiedzi zza wschodniej czy północno-wschodniej granicy
kraje nadbałtyckie, ale wyprzedzają nas takie potęgi gospodarcze jak Rwanda czy Botswana. To, że polska gospodarka od wielu lat w rankingach wolności gospodarczej pałęta się gdzieś tam w tej siódmej dziesiątce, to jest efekt całego szeregu barier. Jakie to bariery? Po pierwsze niejasne, przerośnięte i arbitralnie egzekwowane prawo. Po drugie, rozdęta, niesprawna i uchylająca się od odpowiedzialności wobec obywateli biurokracja. Rozrzutne i marnotrawne wydatki publiczne. Ograniczenie swobody i konkurencji gospodarczej przez system koncesji i przywilejów korporacyjnych. Brak wsparcia ze strony państwa dla rodziny i idący w ślad za tym kryzys demograficzny, który bezpośrednio przekłada się na dynamikę, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, na dynamikę rozwoju gospodarczego. Niska jakość edukacji podporządkowanej raczej interesom korporacji nauczycielsko-profesorskiej niż potrzebom uczniów i studentów. I wreszcie niskie nakłady na badania i rozwój, co zagraża innowacyjności polskiej gospodarki. Jaka jest ta innowacyjność? Proszę o kolejny slajd. No i zobaczymy. To jest slajd głęboko nas zawstydzający, będący miarą zacofania cywilizacyjnego i naukowego. W przeliczeniu na milion mieszkańców Szwajcarzy mają prawie 450 wynalazków, Niemcy blisko 300, Maleńka Finlandia 250, Polska niecałe 6. W efekcie, proszę Państwa, Polska jest dzisiaj krajem paradoksu, krajem wolnych, przedsiębiorczych, wykształconych obywateli oraz źle zorganizowanego, nadmiernie rozbudowanego, a jednocześnie nieskutecznego molocha państwowego. Ten model państwa, tłumiący ludzką przedsiębiorczość, ograniczający wolność, ustawiający państwo w konflikcie do obywatela, ten model trzeba zmienić. Od czego zacząć? Przejdę do tematu deregulacji. Zgodnie z artykułem 61 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Ograniczeniem tej wolności może być tylko ochrona wartości wyższych, takich jak zdrowie publiczne czy bezpieczeństwo publiczne. Piękne zapisy. Szkoda, że tylko na papierze. Szkoda, że nie są traktowane serio i to mimo tego, że wolność gospodarcza jest gwarantowana, w tym wolność wykonywania zawodu jest gwarantowana nie tylko przez polską konstytucję, ale jest gwarantowana także przez prawo unijne, przez unijną zasadę swobody przepływu pracowników. Przyjrzyjmy się następnemu rankingowi, który nie waham się nazwać rankingiem hańby. To jest sporządzony przez Komisję Europejską ranking zawodów regulowanych na rok 2012. Polska tutaj zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, 369 zawodów, do których dostęp jest ograniczony dla nowych pracowników, przede wszystkim dla ludzi młodych. Zwróćcie Państwo uwagę, średnia unijna to jest około 150. No, powinniśmy w każdej dziedzinie aspirować co najmniej do średniej unijnej, ale tak naprawdę w moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, żeby stanąć w pierwszym szeregu państw wolnorynkowych, państw, które mają najszerszą wolność gospodarczą. Decyzją prezesa Rady Ministrów jestem ministrem odpowiedzialnym za rozszerzanie dostępu do zawodów. Jak Państwo wiecie, przygotowaliśmy już dobre dwa miesiące temu transze pierwszych 49 zawodów, bardzo różnych, jak będziecie się Państwo mogli przekonać z następnego slajdu. Są tam i zawody ważne, bardzo proszę, tak, i zawody ważne, i zawody bardzo egzotyczne, ale już we współpracy z innymi ministerstwami przygotowaliśmy kolejne dwie transze obejmujące ponad 200 zawodów, do których dostęp chcemy zderegulować całkowicie lub częściowo. Te slajdy będą się tutaj, slajdy pokazujące kolejne zawody regulowane będą się tutaj wyświetlać. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć tak, że wszędzie tam, gdzie się otwiera dostęp do zawodów, pojawia się splot tych samych zjawisk. Czyli po pierwsze spada cena usług. Po drugie, podnosi się jej jakość. Tam, gdzie jest większa konkurencja, jakość
ewidentnie rośnie. A ci, którzy twierdzą, że na skutek deregulacji obniży się ta jakość, chcą przekonać Polaków, że na przykład w Szwecji jakość usług jest 4 razy niższa niż w Polsce, bo jest 4 razy mniej zawodów regulowanych. Przejdźmy może do kolejnego slajdu. Jak Państwo widzicie, po w tych dwóch transzach, czy trzech transzach deregulacji, no, poziom uregulowania zawodów, może jeszcze wcześniej, poziom uregulowania zawodów będzie właśnie w okolicach średniej unijnej i powiem otwarcie, że nie jest to szczyt moich aspiracji, bo chciałbym, żeby na skutek działalności między innymi mojej Polska gospodarka osiągnęła ten poziom wolności, jaki ja pamiętam z czasów, może to zaskakuje Państwa w moich ustach, człowieka znanego z poglądów antykomunistycznych, ale w czasach ostatniego ministra gospodarki w PRL-u, ministra Wilczka. Jakbym miał powiedzieć, do czego dążę, to bym powiedział Wilczek plus minimum z tego, co niezbędne z dyrektyw unijnych, bo dyrektywy unijne oczywiście należy wdrażać, ale można je wdrażać na różnym poziomie. Ja uważam, że należy je wdrażać na poziomie minimalnym, tak żeby pozbywać się tego balastu biurokracji i przeregulowania, który niestety także w tych dyrektywach jest widoczny. Oczywiście otwieranie dostępu do zawodów to nie jest jedyna rzecz, którą robimy w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby poprawić warunki do działalności małym i średnim przedsiębiorstwom. Chcę powiedzieć o tym, że pracujemy nad taką szeroką depenalizacją prawa gospodarczego, że podejmuje działania kontrowersyjne społecznie, ale działania czy czasami kontrowersyjne społecznie, działania wymuszające usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, na przykład reorganizacja struktury sądownictwa. Dzisiaj to sądownictwo jest potwornie rozbudowane. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że w sądach rejonowych mamy 7 tysięcy sędziów, z czego 45%, prawie połowa, to są sędziowie funkcyjni. Prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów, często przewodniczący wydziałów jednoosobowych, to znaczy przewodniczą sami sobie. Mamy mnóstwo takich sytuacji, że na przykład jest sąd 7-osobowy, w tym sądzie 7-osobowym dwójka sędziów jest na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Teraz fakt bardzo radosny, dwie panie sędzie przeszły na urlop macierzyński, nie będzie ich przez rok, zostaje trójka sędziów na 4 wydziały, sąd jest kompletnie sparaliżowany, ani prezes sądu okręgowego, tego nadrzędnego, ani minister sprawiedliwości nie jest w stanie nic tutaj zdziałać. Chodzi nam o to, żeby połączyć w sensie administracyjnym te sądy i w sytuacjach awaryjnych, gdy w jakimś sądzie powstaje zator, to żeby do tego sądu mogli przyjeżdżać, orzekać sędziowie z sądów sądów okolicznych. Chcę powiedzieć, że przeregulowanie polskiej gospodarki to jest działanie, które trzeba rozpisać na lata, a samo znoszenie niepotrzebnych obowiązków i barier będzie na dłuższą metę nieskuteczne, będzie jak walka z hydrą, której ucina się jedną głowę, a odrastają dwie, o ile nie wprowadzimy pewnych rozwiązań systemowych. Te rozwiązania systemowe próbują wprowadzać także inne kraje. Moim zdaniem najciekawsze tutaj są doświadczenia Brytyjczyków. Jak Państwo pewnie wiecie, brytyjski odpowiednik polskiego dziennika ustaw wynosi rocznie maksimum do 3000 stron, na ogół znacznie mniej. My mamy rocznie 30 tysięcy stron nowych przepisów, ale Brytyjczycy uważają, że chociaż mają ich rocznie 10 razy mniej, czyli w perspektywie 10 lat 100 razy mniej, to i tak tych przepisów jest o wiele za dużo. Jakie rozwiązania systemowe wprowadzili? Na przykład zasada one in, one out. Żeby weszła w życie jakakolwiek nowa regulacja, to co najmniej jedna z dotychczasowych o podobnym zakresie musi być usunięta. To zapewnia utrzymanie poziomu regulacji na dotychczasowym, znaczy utrzymanie liczby regulacji na dotychczasowym poziomie. Ale tych regulacji jest zdaniem Brytyjczyków i tak za dużo. Stąd inna zasada, że wszystkie przepisy dotyczące prawa gospodarczego obowiązują tylko przez ściśle określony czas. Na przykład ustawowo przez 3 lata. W tym czasie wszyscy interesariusze,
rząd, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, wszyscy interesariusze analizują, czy ta regulacja jest naprawdę niezbędna dla sprawnego funkcjonowania gospodarki. Jeżeli dochodzą do wniosku, że nie, to po upływie tego ustawowego terminu ta regulacja po prostu samoistnie zanika, bez żadnych skomplikowanych prac legislacyjnych, które zawsze otwierają pole do wpływania przez lobbystów. Tutaj Państwo macie slajdy pokazujące, jaki jest ten pomysł, w największym uproszczeniu pomysł rządu na walkę z nadprodukcją prawa. Chcę też powiedzieć, że zapadły pewne decyzje polityczne. My, ministrowie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pracować wyłącznie nad projektami, które wynikają albo z priorytetów z exposé premiera, albo z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, albo z dyrektyw unijnych. To doprowadziło do tego, na co czasami narzekają niektórzy posłowie, a szeroko krytykują, niesłusznie moim zdaniem, krytykują nas media, że liczba nowych projektów, nad którymi pracuje rząd, spadła o połowę i bardzo dobrze. Ważne, żeby to były dobre projekty, ważne, żeby one poszerzały wolność gospodarczą, a nie zamulały przestrzeń życia gospodarczego i społecznego. Przejdę teraz do tematu naszego forum. Te działania, które wymieniłem, powinny się przełożyć na drugą, a jeżeli liczyć ministra Wilczka, trzecią falę polskiej przedsiębiorczości. Nie zawsze będzie to przedsiębiorczość innowacyjna, więc ta, która, jak rozumiem, kryje się pod hasłem nowej gospodarki. Deregulacja zawodów ma tu jednak istotne znaczenie o tyle, że czyści pole innowacjom, wpuszcza do gospodarki nowych ludzi, wpuszcza świeżą krew, a także znosi sztuczne bariery pomiędzy poszczególnymi typami działalności. To się powinno przełożyć choćby na nowe, hybrydowe formuły biznesowe. Może jednak nie wystarczyć dla nowej gospodarki w węższym rozumieniu tego słowa, czyli gospodarki opartej na wysokich technologiach. Jaki jest stan tego sektora w Polsce? Tutaj widzicie Państwo wydatki na badania plus rozwój w relacji do PKB. No i spójrzcie, jak to wygląda generalnie w skali kraju. Tragicznie, te wydatki są tragicznie niskie. No nasze dwa województwa nie wypadają tak źle. Małopolskie jest na drugim miejscu po mazowieckim, czyli tak naprawdę po Warszawie. Śląskie jest gdzieś w pierwszej grupie, ale zgodzimy się z tym, że ten poziom nakładów na badania i rozwój jest bardzo niewysoki. Wydaje się, że dotychczasowe polityki wspierania innowacji zakończyły się fiaskiem. Małopolska niecały 1%, PKB nieco ponad 0,5%. No i chociaż te regiony są w czubie, to i tak nie ma to znaczenia, bo Polska w tej konkurencji, jeżeli chodzi o badanie i rozwój, to właściwie się nie liczy, a zgodzicie się Państwo, że na polu innowacyjności nie ma innej listy rankingowej, istotnej listy rankingowej niż globalna. Możemy się oczywiście oszukiwać, że nie jest tak źle, ale po co się oszukiwać? Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli chodzi o badania i rozwój, jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki, sytuacja jest fatalna w ujęciu systemowym i w kontekście globalnym. Polski sektor B plus R no właściwie nie istnieje. Przyczyny są dwie. Po pierwsze, gospodarka jest jeszcze w takiej fazie rozwoju, w której nie opłaca się prowadzić badań. My w większości wypadków nie jesteśmy nawet gotowi kupować patenty na Zachodzie. Jesteśmy na etapie kupowania maszyn. Polski biznes, chciałbym powiedzieć jeszcze, nie generuje popytu na badania i rozwój. Po drugie, polski system nauki ma problemy strukturalne w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Polska nauka nie generuje podaży na badania i rozwój, a potencjał stricte naukowy jest również relatywnie niski. Widać to nie tylko po
po tych wskaźnikach patentów, to już Państwo widzieliście, widać to także po wskaźnikach publikacji, cytowań i tak dalej. Jaki z tego płynie wniosek? Jedyną szansą na sukces polskich innowacji jest opracowanie modelu czy modelów transferu wiedzy, które pozwolą na współpracę biznesu z otwartą i kreatywną grupą naukowców z ominięciem strukturalnych barier polskich uczelni i publicznych, i niepublicznych, a także innych instytucji sektora B plus R. Alternatywą jest płynne przejście polskiej gospodarki z epoki importowania maszyn do epoki importowania patentów, czyli rezygnacja z budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki. Albo zaczniemy prawdziwie stawiać na innowacje, albo w najlepszym razie doczłapiemy, czołgamy się do tego etapu importowania patentów. Chodzi o to, żebyśmy sami zaczęli te patenty tworzyć. Sprawa jest, proszę Państwa, niestety jeszcze bardziej skomplikowana. Innowacyjna gospodarka wymyka się dzisiaj wszelkim schematom. Kiedyś innowacyjność oznaczała nową maszynę lub lepszą organizację produkcji. Dziś innowacyjność polega na czymś głębszym. Innowacyjność polega na ciągłym przekraczaniu granic. Nieprzypadkowo najbardziej obiecujące obszary, nowe obszary badań, jak nanotechnologia, to są obszary, które się lokują na przecięciu tradycyjnych nauk. Konieczne jest zatem myślenie w zupełnie nowym paradygmacie. Podstawą takiego paradygmatu jest otwartość i wolność przedsiębiorczości. Coraz bardziej popularny jest termin nauka 2.0, oznaczający naukę interaktywną, naukę ciągłej kreatywnej dyskusji, zapraszającą różnych partnerów, a także użytkowników nowych rozwiązań i wynalazków. Chciałbym przywołać w tym miejscu słowa wypowiedziane na ostatniej konferencji krakowskiej, organizowanej przez Województwo Małopolskie, słowa wypowiedziane przez profesora Romana Galara. Zdaniem pana profesora, przy obecnym tempie postępu naukowego nie da się prowadzić selektywnej polityki wspierania wybranych gałęzi nauki. To, co zdaniem pana profesora wydaje się bardziej obiecujące dzisiaj, znaczy to, co nam się wydaje najbardziej obiecujące, to tak naprawdę od co najmniej 5 lat rozwijane jest w wiodących ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie, więc mamy co najmniej 5-letni okres zapóźnienia. Wiecie państwo, jak szybko płynie czas, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, to jest ogromne zapóźnienie. Dlatego według profesora Galara w tej sytuacji lepszą taktyką jest coś, co pan profesor nazwał rozrzucaniem pieniędzy na ulicy, w nadziei, że któraś z monet spadnie pod nogi tej właściwej osoby. Historyjka jest rzecz jasna anegdotyczna, ale warto się zastanowić nad jej realnymi implikacjami. Bo czy 10 lat temu potrafilibyśmy stwierdzić, że młody student Zuckerberg dobrze rokuje? Czy w dzisiejszej Polsce wsparcie innowacji trafia do polskich Zuckerbergów? Chyba wszyscy mamy poczucie, że nie bardzo. Zajmujemy się wspólną strategią dla Śląska i Małopolski, w tym inteligentną specjalizacją obu regionów. Czy opowiedziana przed chwilą historyjka przekreśla możliwość specjalizacji i podaje w wątpliwość sensowność jakiegokolwiek foresightu technologicznego? Niekoniecznie, bo trzymając się metafory profesora Galara, te pieniądze można rozrzucać na konkretnych ulicach, czyli w miejscach, gdzie krzyżują się różne nauki, a także różne kultury myślenia i organizacji. W praktyce oznacza to, że powinniśmy po pierwsze wspierać możliwie szerokie, interdyscyplinarne dzielnice wiedzy, trzymając się już tej metafory ulic, a po drugie z całą pewnością musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów. Co jest złego w instytucjach, zapyta ktoś z Państwa. Lubimy je wspierać przede wszystkim dlatego, że wydaje się to nam bezpieczne. Szkopuł w tym, że słowo bezpieczne
niestety prawie zawsze wyklucza się ze słowem innowacyjny. Dlatego politykę innowacyjną w Polsce należy zderegulować dokładnie tak samo, jak my w Ministerstwie Sprawiedliwości deregulujemy rynek pracy. Proszę może pokazać slajd 11. To jest taki najprostszy schemat tego deregulowania polityki proinnowacyjnej. Interdyscyplinarne obszary wiedzy, pomysły, a nie instytucje, projekty wysokiego ryzyka, radykalne minimum formalności, postawa, że pieniądze szukają innowacji, a nie odwrotnie. A dzisiaj jest tak, że niestety ciągle innowacje, nawet jeżeli się gdzieś pojawiają, to dopiero muszą rozglądać się za pieniędzmi. Oczywiście nie jest tak tragicznie, już teraz pieniądze na badania dzięki działalności Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju płyną dużo szerszym strumieniem i coraz częściej trafiają do młodych, a więc najbardziej kreatywnych badaczy. Ten proces odchodzenia od finansowania instytucji powinien być nie tylko kontynuowany, ale powinien być pogłębiony, a samorząd regionalny wraz z całą paletą narzędzi wsparcia przedsiębiorczości będzie tutaj partnerem kluczowym. Dochodzimy już na koniec mojego wystąpienia, dochodzimy do absolutnie kluczowego pytania. Czy polskich polityków i co nie mniej ważne, polską administrację stać będzie na odwagę podjęcia ryzyka i promowania projektów prawdziwie innowacyjnych, a zatem z natury rzeczy obciążonych wysokim ryzykiem? Deregulacja polskiej polityki proinnowacyjnej to jest być albo nie być gospodarki, nowej gospodarki. I mam nadzieję, że Małopolska wraz ze Śląskiem, Śląsk wraz z Małopolską robią właśnie poważny, wspólny krok w kierunku stworzenia Zagłębia, przepraszam, że w Katowicach mówię o Zagłębiu, to jest jakaś wpadka, więc że robią właśnie wspólny krok do stworzenia, powiedzmy, obszaru innowacji i wysokich technologii w Polsce Południowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, panie ministrze. Swoim wykładem pan minister Gowin wprowadził nas do tej trzeciej grupy, właściwie trzeciego wierzchołka trójkąta, na który cały forum się zasadza, czyli biznes, samorządność, administracja, nauka. Przechodzimy w takim razie do nauki. W tym trójkącie niejednokrotnie zresztą też organizatorzy tego forum napisali, że jest to złoty trójkąt. No przy tym, co pan minister powiedział i co niejednokrotnie sam jako dziennikarz zauważam, jest to może nie tyle złoty na razie, co raczej trójkąt bermudzki, ponieważ ciekawe pomysły jakoś giną w tym trójkącie, ciekawe plany, projekty. No potem nieoczekiwanie gdzieś się pojawić w zupełnie innym miejscu. Jest to na przykład miejsce pod tytułem USA, Niemcy, by nie powiedzieć jeszcze jakieś zupełnie inne. Szkoda. W związku z tym właśnie przejdźmy już do tego trzeciego wierzchołka trójkąta, czyli do nauki. O głos poproszę pana rektora Uniwersytetu Śląskiego, zarazem gospodarza miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy, pana profesora Wiesława Nasiobrazy. Proszę. Bardzo dziękuję. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Uniwersytecie Śląskim. Jesteśmy na Wydziale Prawa i Administracji. W sposób absolutnie naturalny uczelnie wyższe, w tym uniwersytety, ale także politechniki, są partnerami w rozmowach na temat rozwoju regionalnego. Jak wszyscy doskonale wiemy, nie da się pomyśleć dobrze o rozwoju regionalnym bez udziału uczelni wyższych. Wiemy także, że nie funkcjonujemy w próżni. Wiemy, że mamy określone zadania do wykonania. Z grubsza można powiedzieć, że zostały one określone przez strategię Europa 2020, Krajowy Program Ramowy i wiele innych dokumentów strategicznych, tak unijnych, jak i polskich. Nie jest także rzeczą przypadku, że to właśnie nasze dwa województwa zaczynają współpracować. Te dwa regiony mają olbrzymi potencjał, jak wszyscy wiemy. Trzeba tylko znaleźć takie możliwości współpracy, które spowodują, że nasz region do roku mniej więcej 2030 będzie mógł funkcjonować na jednym z kątów pięciokąta, który ESPON przedstawia jako
te elementy, które będą rozwijały się bardzo dynamicznie, gospodarczo i naukowo. Oczywiście pytanie, jakie sobie postawimy za jakiś moment, zresztą to pytanie padło na wykładzie pana ministra Jarosława Gowina w poprzedniej plaży czasowej, mianowicie, czy nie powinniśmy przypadkiem łączyć jeszcze innych województw, głównie opolskiego i dolnośląskiego, do tego naszego kąta pięciokąta. To jest dyskusja na czas późniejszy i bez wątpienia rzecz do rozważenia. Natomiast ważne dla nas wszystkich jest to, żebyśmy my, uczelnie wyższe, tak jak dotychczas, byli promotorami tej współpracy i bardzo aktywnymi uczestnikami. Bo to właściwie uczelnie wyższe, tak małopolskie, jak i śląskie, pokazują, że ta współpraca może bardzo dobrze się rozwijać. Jak wszyscy Państwo wiecie, to właśnie tutaj między innymi mamy słynny KITS, czyli Knowledge and Innovation Community, w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego, jeden z pierwszych projektów europejskich finansowany, a dotyczący czystej energii. To uczelnie wyższe mogą pokazać, jak można dobrze współpracować na rzecz obu regionów. Mamy dużo do zrobienia. Pan minister Gowin przed chwilą pokazał, ile można zderegulować w nauce i bez wątpienia to jest bardzo dobry kierunek. Ale wszyscy pewnie musimy uderzyć się w pierś, bo z jednej strony, jeśli mówimy o innowacyjnej gospodarce, to rzeczywiście nakłady na badania i rozwój w tej chwili przeciętnie 0,66% PKB i to łącznie, to znaczy tak budżetowe, jak i ze źródeł pozabudżetowych, to jest absolutnie niewystarczająca kwota. To wszyscy wiemy. Wiemy to od lat. Wiemy także, że strategia Europa 2020 do roku 2020 obliguje państwa członkowskie do poziomu 3%, też po połowie, budżetowe i pozabudżetowe środki. Wiemy także, że nasz krajowy program ramowy określa wysokość środków na poziomie 1,87% w roku 2020. W 2030 dojdziemy, daj Boże, do 3%. To znaczy pewne decyzje polityczne albo będą podjęte, albo będziemy, tak pan minister wskazywał, gdzieś tam na końcu nie tylko Europy, ale świata, bo pan minister podał i tak jeszcze te optymistyczne dane dotyczące patentów, czyli europejskie, ale jak się weźmie amerykańskie instytucje, które przyjmują patenty, to tam dopiero jesteśmy na końcu świata. Ale nie tylko pieniądze, nie tylko pieniądze. Oczywiście rozwiązania strukturalne, czyli te głębokie kłopoty, które tu i ówdzie się pojawiają, na pewno decentralizacja, czyli powiedzmy deregulacja, ale także odpowiednie prawodawstwo, ale także oczywiście finanse w sensie ulg chociażby podatkowych i innych ułatwień dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy proponują rozwiązania innowacyjne. W tej chwili niczego tego nie mamy. Walczmy zatem wszyscy razem, żeby rzeczywiście to, co w strategiach wszystkich przyjmujemy na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym, tylko na poziomie krajowym powinniśmy walczyć o zwiększenie środków na badania i rozwój. Zmieńmy prawo i zróbmy ulgi fiskalne, albo dołóżmy tym, którzy robią innowacyjne projekty. Bo inaczej będziemy zawsze mieć ten sam punkt wyjścia, o którym w tej chwili mówimy. Szanowni Państwo, wszystkim Państwu, wszystkim nam, bo jesteśmy tutaj razem po to, żeby rozmawiać o wspólnych, wielkich projektach krakowsko-śląskich, życzę wszystkiego najlepszego. I nie da się odejść od specjalizacji, czyli powiedzmy od dzielnic wiedzy, mówiąc tym językiem profesora Gellera, dlatego że to między innymi zresztą inteligentne specjalizacje są tym, co mają realizować część strategii europejskich. Więc zróbmy te inteligentne specjalizacje, o nich będziemy rozmawiać zresztą o godzinie 13:30. Wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I na koniec poproszę o zabranie głosu gospodarza miasta, w którym forum się odbywa, czyli prezydenta Katowic, pana Piotra Uszoka. Zarazem jeszcze też taka malutka dygresja. To niedawno było takie powiedzenie, panie prezydencie, pracować w Katowicach, mieszkać, wypoczywać w Krakowie. Może powoli to się zacznie zmieniać. Proszę państwa, postaram, może nie będę odpowiadał na to pytanie, ewentualnie go skomentuję, ale tak. Proszę państwa, mowa o współpracy dwóch województw. My też bardzo często słuchamy i myślę, że w tym siła. Szanowni Państwo, dostojni goście, myślę, że tak często mówi się w zasadzie nie o procesach globalizacyjnych, że one następują, ale one faktycznie są. Równolegle obok bardzo podobnymi procesami są procesy metropolizacji.
I ta metropolizacja następuje w bardzo różnych obszarach. Gospodarki, nauki, kultury. Jeżeli tak podejdziemy do tych zjawisk, trzeba sobie postawić pytanie, co to znaczy metropolia współczesnego świata? Czy to jest miasto 200-tysięczne, 600-tysięczne, 800-tysięczne? Jeżeli podchodzimy do tego przez pryzmat działań globalnych, to musimy mówić o dużych zespołach miejskich i myślę, że współpraca w ramach współpracy województwa małopolskiego i śląskiego jest jak najbardziej zasadna, bo dopiero w tym wymiarze powstaje metropolia widoczna z poziomu świata. Zatem bardzo dziękuję marszałkom i panu Matusiewiczowi i panu marszałkowi Sowie, że ta inicjatywa została podjęta, ponieważ jeżeli mamy wykorzystać przyszłą perspektywę finansową, to jest to działanie po prostu konieczne. Pan redaktor Sojka powiedział, czy ta współpraca jest możliwa, bo więcej nas dzieli niż łączy. Ja bym takich kategorii raczej nie używał. W moim przekonaniu potrafimy i możemy się doskonale uzupełniać. I myślę, że tego przykłady są, więc te działania absolutnie powinny być prowadzone razem. I te działania są już widoczne na poziomie współpracy pomiędzy województwami, ale również pomiędzy miastami. Przypominam, że miasto Katowice aplikowało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, teraz dalsze działania podejmuje i wielokrotnie Kraków wyciągał rękę i pomagał wspomagał nas w tych działaniach i bez wątpienia jest to dobry i konieczny kierunek. I jeszcze może kilka słów na temat deregulacji. Ona jest absolutnie potrzebna. Ona może brzmieć dziwnie w tym miejscu, w tym, na tej auli, tak? Ale pewnych tematów nie można unikać, tylko jeżeli mówimy o deregulacji, proszę Państwa, nie możemy mówić o również deregulacji w samorządach terytorialnych. Na przestrzeni ostatnich czasów samorządy zostały uwikłane w wiele zadań obligatoryjnych, narzucono standardy, zabrano swobodę decydowania o wielu rzeczach, a przez to niestety kurczą się środki na rozwój. Rozwój to obszary, które musi inwestować państwo, przedsiębiorstwa, ale pytanie, czy miasta też nie powinny się bardziej tym zająć. A im mniej będzie pieniędzy, bo będą przeznaczone na inne regulowane cele, tym mniej środków na wspomaganie rozwoju gospodarczego. Liczę, że ta dyskusja przyniesie wiele odpowiedzi na postawione tu pytania, ale na pewno nie na wszystkie. Ale to nie jest ostatnie spotkanie. Życzę owocnych obrad i konstruktywnych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. I na tym kończymy tą część oficjalną otwarcia tego drugiego forum nowej gospodarki.